2015, 7 lat temu. Teraz macie 3,5 miliona tylko w Polsce. Trzy razy więcej jest w Polsce uchodźców teraz, niż wtedy przyjechało w 2015 roku do całej Europy w ciągu jednego całego roku. Tu macie w 3 miesiące 3,5 miliona. Otrzymali 1 200 tysięcy peseli uprawiających ich do głosowania. Mało tego, daliśmy im czołgi Ukraińcom, rozbroiliśmy Polskę. Trzech gamoni, Duda, Morawiecki i Kurski zrobili to wszystko, te trzy żydowskie sukinsyny. Wszyscy wybrani nielegalnie, wszyscy trzej Żydzi, Judę Triumvirat, który rządzi Polską. I w polskim parlamencie nie ma ani jednego polityka, który stanie i powie impeachment. Zgłaszam wniosek o usunięcie prezydenta Dudy ze stanowiska. To jest zdrada państwa. I ten argument należy wytoczyć Dudzie i go odsunąć z urzędu. A ten sukinsyn Duda jedzie na Ukrainę jeszcze i mówi niemalże sława Ukrainy. Występuje jak prezydent ukraiński. Jak ja to zobaczyłem, powiedziałem sobie, ja pierdolę. Staję, by podziękować. Dziękuję wam dzisiaj za to. Dziękujemy wam z całego serca. Dziękuję za to z całego serca. I dziękuję za to z całego serca. Dziękuję wam, przyjaciele. Z serca dziękuję. W imieniu narodu polskiego dziękuję za wasz opór, za wasze... Pokazałaś, Ukraino, że jesteś, jak mówi twój hymn, kozackiego rodu. Jesteście wielcy. Mówicie, że Polska otworzyła granice dla 3,5 miliona ukraińskich uchodźców i stała się domem dla ponad 2 milionów z nich. To prawda. Przepraszam bardzo, panie prezydencie, dlaczego Polska pomaga Ukrainie? Proste pytanie. Polska dała Ukrainie ogromną liczbę czołgów, transporterów, opancerzonów. To prawda. Dlaczego dajemy im swoje czołgi, rozbrajając się de facto od środka? Że Polska niesie pomoc i nie przestraszyła się rosyjskich, moskiewskich pogróżek. To też prawda. Dlaczego pomagamy Ukrainie? Że Polska otworzyła swoją granicę i dała Ukraińcom takie same prawa, jakie posiadają Polacy, i przyjęła do szkół wasze dzieci. I to też jest prawda. Dlaczego wpuszczamy w tej chwili 3,5-milionową armię obcego państwa do środka, do Polski, dajemy im 1 200 000 peseli? Jednak to nie my jesteśmy bohaterami. To wy nimi jesteście. To jest moja książka, która nazywa się Odkrywanie Ameryki. Na www.sprenkla.com możecie ją kupić. Ale tam jest taki bardzo ciekawy rozdział, choć krótki, który nazywa się Proste Pytania. To jest ważny rozdział, dlatego że proste pytania dają często proste odpowiedzi, które pozwalają wam widzieć świat takim, jakim on jest. Dlaczego nie ma ani jednego dziennikarza, ani jednego polityka, który zapytałby tych gamoni w rządzie, których macie, Dudy, Morawieckiego i Kurskiego, dlaczego pomagamy Ukraińcom? To jest proste pytanie. W tej chwili mamy 3,5-milionową armię Ukraińców u nas, co oznacza, że jeżeli przyjadą do tych żonek mężowie, to będziemy mieli 6 milionów, bo to są żony. Będzie 6 milionów ludzi. To jest 6-milionowa armia na terytorium państwa Polska z Ukrainy. Przyjechała przy pełnych fanfarach Judę Triumviratu, Duda, Morawiecki, Kurski. Dlaczego nikt nie zadaje prostego pytania, panie prezydencie, dlaczego my to robimy? Tak jak pytałem w 2014 roku. Dlaczego mamy popierać Ukraińców, panie Tusk, i zapalać dla nich świeczki w oknach, kiedy są to ludzie, których często mordowali naszych dziadków? Dlaczego na konferencji prasowej premiera Donalda Tuska żaden dziennikarz nie ma tyle odwagi cywilnej, żeby wstać, podnieść rączkę do góry i powiedzieć, panie premierze, dlaczego każe nam pan zapalać świeczki w oknach w geście solidarności z Ukraińcami, którzy palą żywcem ludzi na Ukrainie dziś tak, jak palili naszych dziadków w czasach banderowców? Polska wspiera i będzie wspierać Ukrainę. Ja osobiście nie spocznę, dopóki Ukraina nie stanie się członkiem Unii Europejskiej w pełnym tego słowa znaczeniu. Ja mówię, nikt nie zapyta, dlaczego to robicie. To jest proste pytanie, dlaczego wy to robicie? Rząd polski, ten rząd, który macie, ten rząd nielegalny Dudy Judy, nigdy nie powiedział wam, nam, nie wytłumaczył narodowi. Duda nie wystąpił w parlamencie albo w orędziu przemówieniu do narodu. Musimy pomagać Ukraińcom, bo